I jak krzyczę do niego, podaj piłkę, podaj stary. I on mnie nie podał i sam strzelił i w ogóle nie trafił. Papi, nie uwierzycie, nie uwierzycie. W końcu przyszła moja gra, Ernesto Gonzalez, powrót Ernesto Gonzaleza. Naprawdę, czekałem cały miesiąc, żeby przyszło. Co to za gra, pokaż. To jest najnowsza gra VR. Polega ona na tym, że podejmujecie różne decyzje i jest to tak realistyczne jak życie, albo nawet bardziej. Kurde, muszę to zobaczyć, dawaj. Ja chyba gdzieś o tym czytałem. Usztos! Stary, zobaczymy za chwilę, ale wiecie co, że mnie nie wywaliło ze stołu. Co? Nie, co, moi rodzice? Cześć, synku! O, jaki cudowny! Cześć! Jaki brzydy! Cześć, ale zobacz, on jest głodny, dlatego płacze! Przydali mnie! Chyba musimy udać jeść! Tak! Żeby tatuś cię nakarmić, czy mamusia? Sam! Nie. Tatuś albo mamusia? Tatuś! O, no dobrze, zajmij się synkiem. Już ci idę, synku, pojedź śniadanko. A ja się tobą zajmę, maluchu. No, to jest najświeższy pasztet z zająca. A co tak śmierdzi? Jedz! Nie! Jedz! Nie! Żeby tatuś cię nakarmić, czy mamusia? No to kogo wybierasz? Mamusia! A, mamusia, dobra, zaraz wracam. Idź, tata kochanie. Śmierdzi pasztetem. Tato nie utrzak na matkę. Nie tata matkę, śmierdzi matka... mielonym mięsem. A, mielonym mięsem. Myślałem, że na matkę mówisz pasztet. Cześć, kochanie, proszę. Picie dla ciebie. Jak cycka, ciumkaj. Tak! O nie, popsuł się! O, ale zabawa! Ale jeszcze się wyklepie. Ach! Matko jedyna, synku, co ty tu robisz? Ja bawię się. Nie można psuć zabawy, tata ciężko pracował na to, a zobacz co ty zrobiłeś, synku. Co tu się dzieje? Zobacz, kochanie, co zrobił. Piosenkę. Nie, to nie bałagan, piosenkę napisałem. Kto to takie bałagany robi? Nieładnie, bardzo nieładnie, Ernesciku. O nie, musimy jechać na zakupy. Właśnie. My z mamusią idziemy na zakupy, a ty masz, synku, tu posprzątać. Tak? Bo jak nie, to będzie kara. Sprzątać? Nie, wybieram bawić się! Ale najpierw, wiecie co? Trzeba pójść sobie do jakiejś lodówki, bo tam rodzice trzymają wszystko, co dobre dla małych dzieci. O, chipsy! A może? Wow! Chipsy, kolegramy w Lola! Jezu, co to ma znaczyć wszystko? Coś ty zrobił! Nie posprzątał, jeszcze nawrócił w kuchni! Oddałeś to! Nie, tak nie może być! Że się czujesz? Ja ci pokażę, co znaczy, że się czuć. Chodź, idziemy! Jednak trzeba sprzątać, dlatego że wtedy nie dostaje się kar, tylko nagrody. A tam, żeby być grzecznym, to wszystko jedno. Ważne, żeby to się opłacało po prostu. Mały biznesmen. Prawie wszystko gotowe. Tutaj to, tutaj oparte ładnie, tutaj. No i pięknie! Teraz jeszcze będę udawał, że jestem wysportowany. No, pięknie posprzątałeś, synusiu! Jak ja jestem z ciebie dumna, jaki wysportowany jesteś! Kochanie, chodź zobacz, jak pięknie posprzątał ten nasz synusiu! Zasłużyłeś na coś pysznego! Proszę Coca-Cola, proszę chipsy. Gratuluję! Widzisz? Mój młody biznes. Mówiłem ci, że on poszedł w moje... Serio? Tatusia! O, zobacz, jak tatuś żłopie. Jezus Maria, coś ty zrobił! O co chodzi? Mogę jeszcze? Dobra, już, bo za dużo będzie miał! Ja wiem, że nie można za dużo pić. Z własnego doświadczenia. No, kochana klaso, jeszcze 3 minutki musimy poczekać, bo będzie dzisiaj nowy uczeń! O, a ciekawy jaki. Nowy uczeń, mam nadzieję, że nie taki frajer patus jest jak on. Taki sam jak on. Co, ja frajer? Za? Chyba sobie startujesz. Co? Startujesz? Proszę, cisza, cisza już, cisza, spokój. Proszę go ładnie przywitać. Dzień dobry. O, witaj Ernesto Gonzalez. Witaj kochany. Słuchaj, możesz sobie usiąść dzisiaj albo koło Piotrusia, krzyżnego naszego dobrego dnia, albo koło Nataniela, patusa. A który to który, bo z tyłu to patus. On jest patusem największym. Dobrze. Z kim usiąść, dobry uczeń? Patus. Nie no, nie chcę zostać kryminalistą. Cześć Piotruś! Cześć! Będę twoim nowym kolegą. Chodź, ja ci pomogę. Każdej na lekcji, chodź. O nie, było usiąść z patusem. Czemu? No kochana klaso, to wszystko na dzisiaj, więc do zobaczenia już jutro, a wy możecie się spakować i iść do domu. Dzięki Piotruś, dostałem dzisiaj 4 dobre oceny. Zawsze ci pomogę, pamiętaj.
Ej, czemu we mnie wrzucasz? A ty co? Gdzie jest moje sianko, które mi wisiałeś? Jakie siano? Ja ci mi sianą, kurwa. Zostaw go! Całe. Dzisiaj zarobił kilka dobrych ocenek i nikt nie będzie męczył tego leszcza. Zostaw go. A ty co się stawiasz w ogóle? Stawiam się, bo mogę. No, jesteś w ogóle pierwszą osobą, która mi się postawiła. Musisz być porządny. Piąteczka. A i tego, co? Tego a ty siada i tak już przegiąłeś! Rozmowa o pracę. Czemu to musi być takie stresujące? Chociaż w sumie, może lepsze jest zostać youtuberem, niż siedzieć tutaj i być przepytywany przez jakiegoś gościa, który będzie mnie oceniał. Nie, no nie. Muszę znaleźć normalną pracę, która da mi stabilizację. Pieprzy, to za popieprzona firma, jakieś kwalifikacje potrzebują. Po co to jest w ogóle komu? Dobra, idę z nim. To może jednak ten YouTube? Nie no, nie! Wchodzę tam i pokażę, kto jest szefem! Dzień dobry! Dzisiaj przyszedłem tutaj, żeby pokazać panu, że jestem kompetentnym pracownikiem. Piotruś! Kurde! Zarobiliście! Ty mnie obroniłeś przed Patusem! Pamiętam cię! Dobra, tak więc mam do ciebie jedno bardzo ważne pytanie, ale wiem, że odpowiesz dobrze. Powiedz mi, czym się kierujesz wybierając naszą pracę? Co byś chciał? Okej. Czym się kieruję? Wiem! Mój plan jest taki. Ja siedzę i nic nie robię. Najlepiej też, żebym nie siedział za długo w pracy i nic nie robił. I pieniądze płyną na mnie, spływają jak wodospad Niagara. Wiesz co? Ja muszę ci coś powiedzieć. Akurat się zgłosił ktoś przed chwilą na mailu i przyjęliśmy kogoś innego. Przepraszam, ale... Co? A ja cię tak broniłem. Było miło zobaczyć cię po latach. Powodzenia ci życzę w szukaniu pracy. No nie! Dobra, tak więc mam do ciebie jedno bardzo ważne pytanie, ale wiem, że odpowiesz dobrze. Powiedz mi, czym się kierujesz wybierając naszą pracę? Co byś chciał? No to chciałbym bardziej się zastanowić nad tym, czego praca oczekuje ode mnie. I tak się składa, że wpadłem na 5 sposobów, jak usprawnić wasz system. O proszę! Miło mi to słyszeć. W takim razie, wiesz co? Mam inny pomysł. Zwalniam naszego poprzedniego kierownika i zostajesz nowym. Co? Gratuluję! Naprawdę? Tak. Jesteś więcej ode mnie. Co? Tak, mam robić szefie. Wiesz co? W sumie jeszcze dzisiaj nie piłem kawy. Już idę zrobić. Uczciwość popłaca. Taką piękną kobietę poślubiłem, a takie debilne dzieci są. Nie wiem, jak to możliwe. Co ja powinienem zrobić? No nie znam się na rodzicielstwie. Obaj! Nakrzyczeć? Tak, no wybieram, żeby nakrzyczeć. Gówniarze! Co wy tu robicie? Co wy robicie? Macie się uspokoić, ja tutaj chilluję sobie, rozumiecie? Co? Na dzieci się nie wrzeszczy? Po dobroci? Okej. Jeżeli przestaniecie tak odpierdzielać, to kupię wam po kucyku. Ty zawsze chciałeś kucyka. A ty w sumie wyglądasz, ale się przebrałeś za kucyka. Tylko nie wiem, co on ma na głowie. Kucyk? To mój kucyk? Tak, możesz pojeździć sobie na bracie, tylko że na dworze. Dawajcie, no, idźcie, na dwór, tak, o. O, idziemy. Dawaj, i pamiętaj, jak nie chcesz ruszyć, to musisz go kopnąć. Ale super. Jezu, tato, co się dzieje, czemu teraz ty? No. Nie mazgaj się, dzieciak. Najpierw Grzegorz, teraz ty. Nieraz już z gola łapałem. Wiesz co? Ojcze. Każdy jeszcze żyje, póki nie zrobi ostatniej rzeczy. Jakiej? Co ty? Myślałem, że chcesz uścisnąć rękę swojego syna. Nie rozma... Chodzi o to, że każdy musi mieć ostatnie jeszcze życzenie, żeby spełnić ostatnie... co chce. Co ty gadasz? Ja mogę albo pobyć z rodziną, albo pójść na imprezę. I wiesz co, lamusie? Idę na imprezę, na lamusie! Nareszcie. Wygrałem, udało mi się, ale co? Wiecie co? Jest bardzo dobra ta gra, ale nie ma jednak niczego lepszego niż T-Squad. Chodźcie chłopaki, tęskniłem za wami. Co jest? Dwie minuty ci nie było, beznadziejna dwie minuty grałeś. To gra. No. Stary, dwie minuty? Przeszedłeś grę, ja bym nie wydał na to nawet grosza. Chłopaki, spotkania z dziewczynami intymne trwają tyle samo, a też są fajne.